Tomasz Szuchart, dzień dobry. Witam serdecznie. Aktor wszechstronny. I chciałoby się powiedzieć, że jesień, wiosna i lato następne będą twoje, bo zrobiłeś tyle pięknych rzeczy i tyle rzeczy jest w realizacji, a za chwilę zobaczymy, że możesz absolutnie mieć poczucie spełnienia w tym momencie. Masz czy nie? Nie wiem. Ja od samego początku podchodzę do tego tak, że ten zawód mam zamiar uprawiać całe życie, a nie parę miesięcy czy nie wiem, no teraz te parę lat, które uprawiam. No jakby, więc nie zachwycam się tym, że coś teraz nagle gdzieś osiągnąłem, no bo mam zamiar jeszcze osiągać w najbliższym czasie dużo więcej. Dużo więcej, albo mam nadzieję przynajmniej tak, więc ja się nie zachwycam jakoś specjalnie, a już sobą to najbardziej się nie zachwycam. A zachwycałeś się kiedyś sobą? Nie, takiego etapu nie było. Ale staram się doceniać się. Otóż to, bo kiedyś tego nie robiłem. Twój młodszy kolega, choć niewiele młodszy, Eryk Kulm, junior. Tak. Wczoraj się z nim spotkałam i przygotowując się do rozmowy, przeczytałam coś takiego, że my się wstydzimy chwalić, że go to wkurza, że się wstydzimy chwalić swoimi osiągnięciami i tymi, że wstydzimy się doceniać samych siebie. No to jest jedno, a dwa tak naprawdę z jakiego powodu, to znaczy jakie są przyczyny tego wstydzenia się. No ten wstyd jednak bardzo często jest też połączony z tym, że będą nas źle odbierać, ponieważ Polak chwalący się z jakiegokolwiek powodu już jest z gruntu uznany za pysznego, za dumnego nazbyt, no wiadomo, narcystycznego. Dodatkowo takie epitety, które kompletnie do tego nie pasują. No ale w Polsce to jest od razu tak narzucane, więc w związku z tym wolimy się nie chwalić. A ty masz tak, że jak masz, że nie wiem, zrobisz dobrą rolę, wiesz, że wykonałeś ciężką, dobrą pracę, potrafisz siebie sam docenić i przyjść powiedzieć, kurczę, świetny dzisiaj byłem, albo nie wiem, jestem zadowolony z tego, co udało mi się, nie wiem, zagrać, jaką postać wykreować, stworzyć i tak dalej. Znaczy ja mam takie małe sukcesy, na przykład jeżeli zależy mi bardzo na jakiejś scenie, że ona ma dla mnie dość duże znaczenie, z reguły są takie sceny w scenariuszu, że to nie są wszystkie, tylko na przykład trzy wybrane, które bardzo mi zależy, żeby dobrze je zagrać, bo mają jakieś tam znaczenie dla postaci i jak mi się to uda, no to tak sobie po dniu zdjęciowym mówię, no dobrze, zrobiłem wszystko, co na ten moment mogłem zrobić, no więc, więc tak, no. Spotykamy się rzeczywiście przed taką intensywną dla ciebie jesienią, no bo jesienią pojawi się na playerze Skazana 3, w przyszłym roku Odwilż 2, którą też zrealizowałeś i zagrałeś, no i za chwileczkę dosłownie, 27 września, premiera filmu Janka Holoubka z rolą twoją główną i Kuby Gierszała w filmie Doppelganger Sobowtór. Zacznijmy od seriali, bo Skazana 3 to taka kontynuacja, ale to jest taka postać, która cały czas ewoluuje, ona się zmienia. I możemy już, wiem, uchylić choć troszkę rąbka tajemnicy, co się wydarzy i co będzie z ojcostwem i co będzie z postacią twoją graną wskazanej, bo ludzie uwielbiają tę serię. Znaczy to jest, jeszcze wracając do twojego początku wypowiedzi, tego pytania, no to bardzo intensywny czas, którego ja absolutnie nie czuję w taki sposób. Naprawdę? Ponieważ intensywny czas, czyli wszystkie projekty, które wymieniłaś, to one się odbywały już kiedyś, dla mnie rok temu. Aha. Więc wtedy miałem intensywny czas związany z tymi projektami, o których teraz mówisz. Teraz mam intensywny czas, ale z zupełnie innymi projektami. To czekaj, to powiemy zaraz. Które dopiero będą za rok i o których, jak to ja mam w zwyczaju, jeszcze z reguły nie chcę mówić. Ale to, myślę, to teraz jest taki czas, kiedy można, że tak powiem, konsumować to, co się zrobiło rok temu, nie? Z jednej strony tak, ale czym jest ta konsumpcja? No, na przykład rzeczy, których ja bardzo nie lubię, czyli sesje fotograficzne, no to jest dla mnie akurat przekleństwo, a nie... Chociaż tak, tutaj za nami, która jest bardzo piękna. Tak, ale oni byli bardzo sprawni. Czyli im krócej, tym lepiej. Im krócej, tym lepiej. W ogóle sytuacja promowania rzeczy, no ja to zawsze traktuję jako zło konieczne. Ja wszystko, co robię, to robię na planie i tam się skupiam, na planie czy w teatrze, no, czyli grając, a to wszystko towarzyszące to takie zło konieczne, które trzeba odbyć. No. Ale rzadko który z aktorów lubi ten czas promocyjny. Znam też takich, którzy to lubią albo którzy się jakoś w tym odnajdują. No ja mam jakoś zawsze muszę się zgwałcić do tych sytuacji. Nie, no tak czy siak wracając, no to rzeczywiście mam teraz te projekty jesienne, wyjdą, wszystkie były fajne, Skazana, pytasz, no mój bohater, w imieniu fanów tego serialu, postaci Penis,
która ma bardzo, bardzo ciekawy wątek. Wydaje mi się, że dużo namieszamy w tym trzecim sezonie. No bo pani zostaje ojcem, tak? I... Zostaje ojcem, tak. Mm-hmm. Zostaje ojcem, a jednocześnie gdzieś no jest między, ja to nazywam młotem i kowadłem, no bo mamy Kosę, mamy Basię, czyli dwie cudowne... I Martę Malikowską i Martę Ścisłowicz. I Martę Ścisłowicz, dwie cudowne aktorki, które są, z którymi mam przyjemność grać, ale też prowadzić te wątki. Myślę, że nieźle scenarzyści nam namieszali w tym trzecim sezonie, ale to też nie jest jeszcze... że tak powiem, koniec, tak mi się wydaje. Znaczy ja już coś wiem, mhm. a pewnie inni się dowiedzą później. No. No dobrze, ale czy on stanie na wysokości zadania, czy on będzie, tak jak powiedziałeś, wciąż młotem, między młotem a kowadłem? Co masz tam, że tak powiem, ciekawego do zagrania, dopytując o konkrety? Wiesz co, no penis po penisowemu stanie na wysokości zadania. To jest trochę tak... celowo z Bartkiem Konopką, jeszcze wymyślając na samym początku ten wątek i trochę wymyślając tą postać, nadaliśmy mu trochę jednak cech takich jakiejś takiej naiwności, prostolinijności, jakiejś takiej nawet w wielu momentach głupkowatości. Ale żeby zrozumieć go, w sensie, żeby tak, go trochę usprawiedliwić? No bo on był gdzieś od początku wypisany jakoś tak jednoznacznie moralnie źle. Mhm. I miałem takie wrażenie, że no, to nie jest też taka moja akurat cecha, że ja jakoś za wszelką cenę staram się bronić postaci, bo nie mam, tak? Wiem, że są też postaci, które po prostu muszą być czasami nawet zero-jedynkowe, no tak. Bo są, mają jakieś zadania, ale tutaj wiedziałem, że jest jakiś taki potencjał na to, żeby pokazać takiego faceta, który trochę nie dorósł, no. Mhm. Trochę nie dorósł, a dostał władzy, no bo był przecież w tym pierwszym sezonie szefem tego więzienia, więc jakoś tak naczelnikiem konkretnie. Więc miałem takie wrażenie, że to wszystko się nie spotkało w odpowiednim momencie, no i on musi się czegoś nauczyć. Pytanie, czy się nauczy, bo... No i pytanie, czy się nauczy. No ja mam wrażenie, że to jest od obejrzenia, a nie do wypowiedzenia przeze mnie. No to słuchaj, to jest, absolutnie zaintrygowałeś mnie, choć no też znam rozwiązanie tej sytuacji i nawet troszkę kontynuacji, ale to nie o tym, żeby państwu, dla państwa nie wylewać dziecka z kąpielą, żeby państwo mieli radość, żeby na playerze... No nie, absolutnie, no ja wolę, żeby sam widz sobie oglądać. Zobaczył i ocenił. Tak, tak jest. Ale powiedziałam też o Odwilży, bo to było pewnie spotkanie ciekawe z Ksewerem Żuławskim, prawda? Bo z tego, co kojarzę, nie spotkaliście się wcześniej. No, ale spotykaliśmy się już chyba z 5 czy 6-krotnie na zdjęciach różnych próbnych, na castingach. Nawet wielokrotnie byłem wybierany do konkretnych ról. Nawet do Odwilży w pierwszym sezonie byłem wybrany. Natomiast zawsze coś stawało na przeszkodzie, żebyśmy się mogli w końcu tak jakoś spotkać, bo najczęściej jakieś terminy, coś było niedopasowane, więc musieliśmy się mijać, a aż w końcu ta druga Odwilż przyszła, no i Żurek do mnie zadzwonił, mówi, że słuchaj, no to chociaż może w takiej mniej, może to nie jest wielkie, ale gdzieś tam czuję, że może byś popróbował mi tutaj nabruzić w życiu głównej bohaterki. I ja mówię, okej, no to dobrze, no to się zobaczmy przede wszystkim, też popracujmy ze sobą. No ale śmieszne jest, bo skończyliśmy ten drugi sezon, a Ksawery gdzieś tam nawet mi proponuje kolejną rzecz, żebym tam zrobił, i znowu terminy nam wchodzą, które mogą nam nie dopuścić. Czyli to jest, mogą nie dopuścić. Jest jakieś fatum, no jest jakieś fatum w naszej współpracy. Ale natomiast czekaj, miałeś bardzo... jakieś oczekiwania i one się potwierdziły w stosunku do tej współpracy, czy to ja już czy coś nauczyłem się nie posiadać takich oczekiwań, mhm. bo albo wynikają z tego rozczarowania, albo... Nie, znaczy to jest mi też niepotrzebne. Ja też się nastawiam, a to potem się wiąże z oceną człowieka, przed w ogóle go poznaniem go, więc jakby mi to nie jest potrzebne. Castingi mieliśmy fajne, czułem, że mamy przelot i stwierdziłem, że z tym pakietem i z tymi wiadomościami, czyli małymi dość informacjami, wejdę po prostu w tę współpracę. Spotkaliśmy się na planie, okazało się, że od początku jakby ja wiem, co robić, on wie, jak mi dawać uwagi. No a po drugie to jest super człowiek, bo ja akurat Ksawery. Przede wszystkim też poza kamerami lubię, czyli poza ujęciami, poza pracą rozmawiać,
Bo myślę, że mamy gdzieś i poczucie humoru podobne, więc jest o czym żartować. Powiedziałeś, że nabrudzisz w życiu głównej Zawiei, bohaterki, tak. Zawiei, czyli Kasi Wajdy. To znaczy zły charakter do szpiku kości, czy on też nie jest taki jednoznaczny? No nie, no tutaj akurat nie było też nie było za wiele materiału. No, umówmy się, że ja tam przyjechałem parę razy tylko na takie pojedyncze strzały. I żeby, więc postać, i żeby pożartować z Ksawerem. Trochę tak, ale że postać nie jest jakaś mocno obecna w każdym odcinku, więc to są raczej śladowe jej ilości, więc żeby w tych śladowych momentach móc jednak zaznaczyć się, no to trzeba było jakiegoś mocnego konkretu, więc on jest dość surowy i zły do szpiku kości, ale jak już się pojawia, to no... To coś to znaczy. Tak, Agata Culak, która robiła kostiumy, tutaj zadbała o to, żebym miał niesamowity płaszcz. To jaki ten płaszcz masz? A ja mam taki jak płaszcz. Taki jak z Matrixa? Ja mam płaszcz z Renifera. Naprawdę? A jak? Ale dodajmy, że żaden Renifer nie ucierpiał. Tak. Słuchaj, no zaintrygowałeś mnie tym płaszczem. W kolorze? No tak. Z kolorami, to pytaj mnie o kolory. No, ja mam paletę 16 kolorów. No, jakby ja bym powiedział, że... Czy czerwony albo zielony. Tak. Nie, no jest granatowy. To jest... Proszę zapamiętać, to czy jest granatowy. Jak Państwo będą oglądać Odwilż 2, to mogą... Ciemny granat, tak. Ciemny granat, okej. Okay. Tomek, ale zostawiłam na koniec tę chyba najważniejszą rolę tej jesieni. Znaczy na koniec, mówiąc o tych rzeczach, które zrobiłeś ostatnio. Na koniec naszego spotkania. Jeszcze nie. Na razie. No bo ja nie ukrywam, że jestem wielką fanką Doppelgangera. Miałam to szczęście, widziałam go już dwukrotnie. A ja jeszcze ani raz. Naprawdę? No 27 września Państwo muszą iść do kin. Ten film otwiera festiwal w Gdyni. To jest film reżyserii Jana Holoubka. I to jest film opowiadający o kradzieży tożsamości. Twój bohater Jan Bittner zostaje, że tak powiem, okradziony z tej tożsamości, a tę tożsamość kradnie bohater grany przez Kubę Gierszała. W drugim planie Katarzyna Herman, choć bardzo mocnym drugim planie Andrzej Seweryn i kilku wspaniałych. Znaczy ja siebie też nazywam w drugim planie. Naprawdę? Więc naprawdę. Ja to odbieram absolutnie jako dwie równorzędne, bardzo istotne i ważne role. I Janek Holoubek, jak mi kiedyś powiedziałeś, zawładnął i zabrał cię na kilka projektów. Czy to była dla ciebie wyjątkowa praca? Znaczy w ogóle każde spotkanie z Jankiem to jest wyjątkowa praca. Znaczy ja nie spotkałem w tym jakimś moim krótkim aktorskiej przygodzie od szkoły teatralnej jakby osoby, która jest w taki sposób gdzieś przygotowana, która te swoje projekty przede wszystkim dobrze ma przemyślane, że ja później nie mam za dużo też pytań, no bo kiedy się pojawiają pytania? Bardzo często się pojawiają wtedy, kiedy są jakieś nieścisłości nawet na początku przy czytaniu scenariusza. Kiedy czegoś nie wiesz, no to zaczynasz pytać. Nie rozumiesz tego, dlaczego... A ja mam tu wrażenie, że ja bardzo często ja to czytam i mówię, aha, no już wszystko wiesz. Tak jakby Janek pytał, no i co, masz pytanie? Nie. Jakby... Później oczywiście, że jak już docieramy tę postać, kiedy dajemy jej jakiś charakter, no i to wtedy są jakieś rozmowy i są jakieś kierunki rzucane, ale uwielbiam to pierwsze spotkanie z Jankiem, kiedy on pyta i co, i jak? Okej. Okay. Znaczy, bo ja nie mam nic do dodania, bo naprawdę to jest, to wszystko mi się zgadza, nie? Znaczy, w taki sposób to mało kto pracuje, a przynajmniej ja się nie spotykałem. W mojej na razie historii z taką osobą, która tak to precyzyjnie wszystko wcześniej przygotowuje. Robi teraz jeszcze Janek kolejny projekt wodny, ja to tak nazywam, i mam i ja wiem, jak on to przygotuje, nie? Mimo że jest bardzo trudny, to on to robi dużo wcześniej. I też mam wrażenie, że no i tak to powinno wyglądać, no bo później wchodzisz na plan i nie masz tych takich fuck-upów związanych z tym, że czegoś nie wiemy. Tak. Wszyscy wszystko wiemy i dopiero wtedy na tej bazie możemy sobie zaczynać właśnie szaleć, nie? Możemy sobie improwizować, odpływać. Ale w momencie, kiedy macie świetnie przygotowany absolutnie plan, postać. No i teraz pytanie, jak ty sobie tego Bittnera wymyśliłeś w swojej głowie? Czy wymyślił ci go Janek, czy ty go sobie sam musiałeś, że tak powiem, dopowiedzieć, skoro on jest taki precyzyjny? Znaczy ja uważam, że to nigdy nie jest, nigdy to nie jest, nie leży taka postać po jednej stronie. No zawsze to jest działanie reżysera,
Tylko, że Janek też bardziej działa im inspiracyjnie, a później zostawia jakąś przestrzeń, ja z tych inspiracji korzystam i potem się dogadujemy, no na tym to trochę polega. Wydaje mi się, że to nigdy nie jest od początku do końca sprawa tylko i aktora oraz nigdy od początku do końca sprawa tylko i reżysera. My tutaj akurat to wspólnie jakoś tworzyliśmy, bardzo nam zależało chyba poza scenariuszem rzeczy, których w filmie nie będzie, a które są potrzebne w graniu, czyli ta historia trochę wcześniej, która czyli się wydarza. Czyli to, co Janek uwielbia, że skąd ta postać się wzięła, tak, co się wydarzyło że wcześniej. Że masz jakiś background i wydaje mi się, że tutaj najwięcej czasu spędziliśmy takiego, żeby trochę doprecyzować. Kim jest ten Bittner? Kim my chcemy to opowiadać? I tego Bittnera tak bardzo mocno zależało też Jankowi, ale chyba mi też po pierwszym czytaniu, żeby go gdzieś tam umieścić jako takiego klasycznie, ale dobrze brzmiącego patriotę. Mhm. Ponieważ wszystko, co się później mu wydarza, czyli to, co już widzimy, kiedy jest już to w akcji, To wszystko musi być powiązane właśnie z tym, że on kocha swoją ojczyznę. Że on kocha ojczyznę i kocha polskość, kocha bycie Polakiem. No i kiedy nagle wstaje w obliczu tego, że to wszystko zostaje podważone. Tak, no to możemy mówić, bo to nawet jest w zwiastunie, kiedy okazuje się, że on tak naprawdę nie wie, kim jest. Nie wie, kim jest, to nagle zaczyna się wszystko wysypywać. I dlatego go tak trochę złamaliśmy tym, żeby go najpierw bardzo mocno zbudować, wtedy go będzie bardziej, znaczy łatwiej albo nawet ciekawiej po prostu rozburzyć mu świat. Będzie go łatwiej złamać, kiedy będzie bardzo określony na początku. No bo on teoretycznie jest bardzo silnym facetem. No tak, tak. Ale jednocześnie okazuje się, że informacja o tym, że nie jest tym, kim mu się wydawało, że jest, bardzo mocno go, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, rozwala, tak, w mig. No to też jest akurat, tak, współpraca w ogóle z Jankiem mi się też gdzieś tam podoba. Ja o nim do końca nie rozmawiałem na ten temat, ale gdzieś tak podejrzewam, że... Bo w ogóle gdzieś tak korci, mi to zawsze korciło w filmie, żeby te postaci, które gdzieś są złamane, no to często wybiera się do tego takich aktorów, którzy też, no i fizyczność mają trochę połamaną, albo są bardzo rachityczni, albo delikatni, albo no coś, co po prostu jest do uwierzenia, nie? Czyli nie są idealni, Jankowi się gdzieś podobało to, że po prostu taki chłop zwalisty, mówmy się, no ja tam byłem najcięższy w Doppelgangerze w mojej historii, ale to jest jakby ten... To też Jankowi podobało, nie? Że taka ociężałość, ta góra mięsa, która chodzi po planie, która przeżywa, a ma emocjonalność właśnie delikatną gdzieś tam, to gdzieś chyba go tak myślę, że Janka to też zaciekawiło. No, mi to bardzo, ta cała współpraca z Jankiem, bo już mówię, już powiedzmy, ta wielka woda. Teraz też będziemy współpracować dalej, później do Roysta mnie wziął kolejnej części, więc jakby wiem, że gdzieś ten przelot jest. Tak. I podoba mi się to. No teraz ja co prawda się będę zmieniał, bo znowu jestem na etapie zmniejszania. Ale podobno Janek cię w każdej wadze kupuje. No i to ja go też w każdej wadze kupuję, chociaż on jest raczej w jednej. No. On jest w jednej. Tak. Pytanie, słuchaj, ile cię to kosztuje, ta zmiana tych wag? Mówiąc już tak stricte, znaczy nie pytam cię, ile wydajesz na jedzenie. Tylko wiesz, tylko chodzi mi o to, jak, bo to jest bardzo kosztowne, psychicznie też. Znaczy, wiesz co, to chyba kosztuje tyle, ile ma kosztować. To znaczy, to kosztuje, ja jestem zadaniowcem. No. Jest, tyle mnie kosztuje, ile ja. Znaczy, ja wytrzymam na pewno wszystko, co jest niezbędne do wykonania tego, co sobie zamierzę. Więc nie wiem, tych kosztów nie otrzymam, chociaż wiem, że no, teraz jest coraz gorzej, coraz trudniej po prostu, jest to większe wyrzeczenie. Ale też mam postanowienie, że już raczej w tą wagę, w której byłem w ostatnim trzyleciu. To już raczej nie będę się z powrotem wbijał. Myślę, że to już jest taki wiek, który chyba definitywnie mi to przekreśla, bo potem już wiem, że będzie jeszcze trudniej. Tak. A już mam to na koncie, ja już to odhaczyłem. Więc wracam teraz do takiej, no, w takiej wagi, w której będzie się lepiej czuł, no i może będą też inne propozycje, no zobaczymy. Tomek, nigdy cię, nie rozmawialiśmy tak dłużej, tak jak teraz mamy okazję, ale czy ty w ogóle miałeś jakąkolwiek inną opcję w swoim życiu albo inny pomysł na życie niż aktorstwo?
No, aktorstwo wpadło bardzo późno do głowy, bo w klasie maturalnej dopiero. No. Tak, ja miałem mnóstwo pomysłów. A w jakiej klasie byłeś? Ja byłem w matfizie informatycznym. No właśnie. Znaczy, generalnie jak byłem dzieckiem, to ja chciałem być oficerem policji albo oficerem śledczym. A często przez... w tych mundurach występuję. Ale to było lata dziecięce. Mhm. Później nie miałem jakoś sprecyzowanego, no ale jak poszedłem do liceum, do klasy matfizycznej, no to gdzieś jednak czułem, że to będą ścisłe kierunki. No ale w tym roku, czyli w roku pomaturalnym od razu, kiedy dostałem się do tych szkół teatralnych w Warszawie i w Krakowie, gdzie wybrałem ten Kraków, to miałem opcję, jakbym się nie dostał, no albo Uniwerek Gdański Historia, albo Polibuda Matematyka. No, to były takie... Ale to słuchaj, to tak, no gdzie historia, gdzie matematyka, no ale prawdopodobnie, ja gdzieś chyba myślałem później, że raczej nauczyciel, no, że raczej pedagog w ogóle. Co ty gadasz? A no, ktoś tak, ci proponował zajęcia ze studentami? A nie, w szkole teatralnej tak, miałem propozycję od razu po skończeniu szkoły, ale nie skorzystałem. Czyli wyleciało ci to totalnie z głowy? Nie, ja czułem, że z mojego doświadczenia, które miałem jeszcze jako student, to po prostu więcej się uczyłem od ludzi, którzy mieli z tym zawodem styczność. I jeżeli grają, jeżeli tworzą cały czas, a nie żyją jakimś przeszłością, udą, że dawno temu i nie zaczynają mentorzyć, ja to tak trochę brzydko nazwę, no to od nich się po prostu uczysz. Ja czułem, że ja wtedy nie mam żadnego doświadczenia, bo to była prawda. Tak. Więc ja, jeżeli miałbym kiedykolwiek może jeszcze rozważyć coś takiego jak uczenie w szkole, no to tylko i wyłącznie na bazie tego, że jestem czynnym aktorem. I oczywiście zbieram cały czas doświadczenia, uczę się na wielu frontach. To staram się robić konsekwentnie od paru lat. Miałem teraz taki właśnie przecież też czas, próbowałem znowu w jakichś komediach brać udział, tak, z lepszym, gorszym skutkiem, ale to jest moja wewnętrzna potrzeba, bo zawsze wiem, że mam poczucie humoru, ale wiem, że to jest... jesteś postrzegany i obsadzany tak, jednak w tych rolach dramatycznych. A wiem, że to jest po prostu z czym innym to się je. To jest po prostu inny, troszkę inny zawód w ramach jednego zawodu. Chyba też nawet kolega... Też wymaga innych umiejętności, rytmiki, znaczy jakiegoś rytmu. Mój kolega z Białorusi, którego miałem na roku później, Saszka Reznikow, on nawet chyba opowiadał, że w Mińsku w szkole teatralnej masz kierunek właśnie aktorstwo komediowe i dramatyczne. To znaczy tam to wręcz rozróżniają. U nas jest to po prostu aktorstwo... Dramatyczne się nazywa, ale ma jakby w swoim pojęciu jest tam też komediowe. Ja chciałem się sprawdzić i myślę, że dalej będę chciał się sprawdzać, bo to jeszcze jest dużo do odkrycia przede mną. Ale pytanie, czy w teatrze, w komedii, czy w kinie, w komedii? Nie, w teatrze chyba nie. Na razie w ogóle teatr trochę idzie od stawkę, no bo pojawiło się dużo takich różnych projektów, a... Z teatrem jest taka sytuacja, bo to jest zawsze zawsze było moje hobby, moje marzenie i teatr na pewno nie pójdzie całkowicie, no bo cały czas coś też robię i grywam. Nawet w Krakowie ostatnio przecież robiłem przedstawienie, ale to jest po prostu raz, że inna trochę praca, dwa, że ona dużo dłuższa. Mhm. To jest kwestia po prostu czasu. W ostatnim czasie jestem zajęty, a 3 miesięcy na próby teatralne nie mam. Nie masz. Po prostu nie mam. Wiesz co powiedziałeś, bo to mnie jeszcze, że poszedłeś do tych szkół teatralnych na egzaminie i dostałeś się i to było oczywiste, ale ktoś jednak cię tam powiedział ci albo sam sobie powiedziałeś, że muszę pójść na te egzaminy, nie? Tak. Sam sobie powiedziałeś? Czy nie, ktoś nie, powiedział, no nie. Ja pani od Polskiego ja ci mam, powiedziała, Tomek, zdolny jesteś. Ja mam mojego, że tak powiem, anioła, którym jest mój nauczyciel historii, wychowawca jeszcze z podstawówki, Stachu Szulist, którego zawsze wymieniam w różnych wywiadach, więc to jest nazwisko, które pewnie się zawsze gdzieś pojawia, kiedy gdzieś mówię. No Stachu mi po prostu... Razem z nim tworzyłem takie koło teatralne, które po prostu się tam gdzieś tam rozwijało, a później no on też trochę mi pokazywał, gdzie są jakieś możliwości pokazania się albo spróbowania się z kimś innym, to znaczy na konkursy recytatorskie, na które czasami z nim jeździłem. No i w końcu była taka sytuacja, że był ogólnopolski konkurs recytatorski, tam zająłem jakieś 3. miejsce, chyba 2 jechały na Polskę, na wojewódzkich, więc już nie przeszedłem ostatniego etapu, jakby przedostatniego etapu. Nie pojechałem na finały, ale tam mi powiedział juror, że nie myślał pan o zdawaniu do szkoły, bo tak czuję, że ten. No i ja oczywiście
podziękowałem mu, on mówi, że mnie nawet by przygotował, jakbym chciał. Ja nie zgłosiłem się do niego, ale z tym moim Stachem pogadałem i on mówi, kurczę, no może zdawaj, nie? No i zdawałem, próbowałem do Warszawy i do Krakowa i obydwa się udało te cele spełnić, więc... Ale byliście niesamowitym tym rokiem w Krakowie i w ogóle to jest takie, to wasze pokolenie jest bardzo mocnym pokoleniem. No tak, tam w okolicy w tym samym czasie w szkole... I Kuba Gierszał był właśnie, o którym wspominałeś. Był dwa lata niżej, no. Był Dawid Ogrodnik, prawda, więc to jest... No rok Kuby to był w ogóle bardzo, bardzo tam wiele osób. Ale wiesz, dlaczego cię o to pytam, czy... A ode mnie wyszedł reżyser, czyli Piotrek Domalewski. Otóż to. Ale pytanie, czy słowo rywalizacja jest słowem, które kojarzy ci się z zawodem, który wykonujesz? Znaczy tak, ja w ogóle od zawsze się interesowałem sportem i kiedyś też jakoś uprawiałem, ale później... No jesteś z rodziny, że tak powiem, sportowej, no. No tak, też trochę. Ale tak czy siak, ja gdzieś mam tak wbite, że dla mnie rywalizacja nie jest słowem pejoratywnym, nie? Mhm. Coś, co później zaczęło tak być odbierane, szczególnie w szkole teatralnej już, i w ogóle w szkołach artystycznych, bo tu rywalizacja jest już czymś innym. Jest poddane takiej ocenie, że jeżeli rywalizujesz z kimś, to najczęściej komuś źle życzysz. A po drugie, no, nie można się ścigać w sztuce. No. Coś takiego tam dochodzi. Nie? Znaczy ja uważam, że rywalizacja, czyli coś zdrowego, co znałem znam ze sportu, jest raczej z taką formą, która tylko i wyłącznie uszlachetnia oraz, jeśli dobrze jest rozumiana, no, pomaga się rozwijać. No. Jak ja widziałem, że mój kolega jest w czymś lepsze, ja tego nie umiem, to ja robiłem wszystko, żeby to się... Nie tego podcinałeś się mu nogi, tylko nie, robiłeś żeby wszystko. Się nauczyć i do niego doskoczyć. I wydaje mi się, że to jest rywalizacja, którą ja rozumiem. I jeżeli widzę aktora, który zagra tak obłędnie, że mi szczena opada, no to ja po prostu albo szukam możliwości, żeby się z podobnym tematem zmierzyć, no albo po prostu zostaje mi tylko ten taki szacunek ogromny dla tego aktora, nie? Że mówię, kurczę, nie wiem, czy bym potrafił, no. Nie wiem, czy bym tak potrafił. A miałeś coś takiego, co cię ostatnio tak zachwyciło? Taką kreację, taki film, taki spektakl, coś, co obejrzałeś i pomyślałeś sobie, kurczę, szczena mi opadła? Zachwyciłem się, nie wiem, kolegą z roboty albo... Szukam, bo ja się cały czas zachwycam różnymi aktorami. Bo tu nie będę jakiś specjalnie oryginalny, że Joaquin Phoenix jest gdzieś tam znowu dla mnie wrócił z jakiegoś takiego niebytu. Tak. Ale może dlatego, że też mi gdzieś zniknął, nie oglądałem filmów z nim, bo to nie jest tak, że on zniknął i że nagle robi coś. Natomiast mam takie fajne rzeczy, że często oglądam filmy inspirując się do konkretnego projektu. Na przykład pracuję z reżyserem i on mi mówi, a widziałeś to i to? Ja mówię, nie widziałem. No i znajdują mi takie często filmy, które są absolutnie, na przykład one nie są w całości świetne, tylko na przykład fragment jest świetny. A masz jakiś taki konkretny przykład, że nie wiem, robiłeś Doppelgangera i coś ci... Ja przy Doppelgangerze akurat tutaj, to nie przypominam sobie raz, że no, dla mnie to jest półtora roku temu. Jasne. Ja już nie pamiętam, co ja wtedy oglądałem, bo ja mogę pamiętać, co ja miesiąc temu oglądałem. Rozumiesz. Ale no właśnie w tym ostatnim miesiącu, nie, to akurat chyba kwestia, że ja zawsze tak miałem. Bardzo dobrze znam nazwiska sportowców, natomiast i mogę ich znać na całe życie, a aktorów mi uciekają, jak ich sobie nie... Bardzo ładnie wymieniałeś, ostatnio jak się spotkaliśmy wszystkich, wszystkich sztangistów, nie pamiętam, nie? Już nie pamiętam, no ja bardzo szeroko się interesuję, więc rzeczywiście mam tych nazwisk, ale był taki film Odkupienie chyba, który widziałem, bardzo mi zaskoczył, tam oparty na czwórce aktorów rozmawiających o swoich zmarłych synach, dwie pary, które się spotykają. Czyli taka teatralna historia. Bardzo teatralna, ale kurczę, tak zagrana. Film nie do końca mi jednak, bo tam puenta jest dla mnie, znaczy sama idea na sam koniec może nie pasuje mi, ale samo granie jest świetne, więc ja wiem, że tych aktorów jest mnóstwo. Mój kolega, Filip Perkowski, który jest wybitnym, uważam, aktorem, a był ze mną na roku. Mało kto go zna, jak już telewizyjnie, to jakieś epizody. Był przez lata w teatrze w Wałbrzychu, więc ciężko było poznać, ale byłem na jego monodramie, który zrobił w czasie pandemii. No i też szczękę zbierałem z podłogi. No jak tak można? Gra tam kilka postaci. A pamiętasz, jak się nazywa monodram? Możemy odesłać do Wałbrzycha. Ale można sprawdzić. Tytułu właśnie nie pamiętam. Wiem, o czym jest.
i wiemy, że to jest Mondodrom Filipa Perkowskiego, ale polecam, jak ktoś jest w Wałbrzychu albo w okolicach, a akurat Perkos jeszcze to gra, no bo teraz się już tak przeniósł do Krakowa, do teatru, więc prawdopodobnie już tam nie będzie tego też grywał, ale uważam, za dzieła wybitne, to znaczy, że cały czas coś oglądam i cały czas się czymś zachwycam, no. Chociaż rzeczywiście już bardziej krytycznie też patrzę na wiele rzeczy, szczególnie polskich, bo widzę tutaj bardzo dużo takich niedociągnięć, ale wynikających absolutnie z braku przygotowania, czyli prawdopodobnie z braku finansów, czyli próbowania tego wcześniej. Jasne. I to jest takie trochę po łapkach. Kiedy się coś dopiero na planie kombinuje, prawda? Albo na planie, albo jeszcze warstwa scenariusza nie jest dopracowana, już to nakręćmy. No to niestety potem widać. I zwłaszcza zestawiając to z czymś dobrym, zagranicznym. Nie? Tak, no albo jak się pracuje z Holoubkiem, to wiadomo, że... Albo jak się pracuje z Jankiem. Po pracy z Holoubkiem. Dokładnie, jak widzisz to, co robi Janek, jakby w tym samym, jakby... powiedzmy, budżecie, no nie wiem, no pewnie tak. Są różne też budżety różnych rzeczy, ale no w obrębie tego samego myślę, że Janek wykonuje dużo większą robotę niż wielu reżyserów w Polsce. No. Tomek, to które te sporty Cię interesują? A które, albo nie, będzie krótsza lista, które nie interesują, no, łyżwiarstwo, figurowe. Nie interesują mnie rzeczy, których nie ma u nas specjalnie do oglądania kanałów, no czyli jakiś krykiet, no to nie znam, no bo to tam ci Hindusi, to... No to takich rzeczy, to mniej, nie? Ale tak poza tym, wszystko co gdzieś leci, to zawsze zawieszę oko, chociaż na chwilę, nie? No tak, amerykańskie typu wyścigi, tam te Daytony, te w kółeczku, no Formułę 1 obejrzę, czy WRC Mistrzostwa Świata obejrzę, no ale nie obejrzę już no tych takich wyścigach, właśnie tych wyścigów słynnych amerykańskich, no bo ich nie ma, no. A co uprawiasz? Obecnie siłownia głównie, no i na rowerze jeżdżę, to lubię na rowerze, ale... Ale tak, żeby uprawiać, to ja oczywiście bardziej bym wolał sporty zespołowe, bo ja nienawidzę indywidualnych sportów. Jakbym już tak miał, oczywiście, że oglądam je, tak, typu tenis i tam inne rzeczy, ale jakbym... Gdybyś miał być sportowcem, ale to był... sam to rzeczywiście, nie, no drużyna, no. Ja jestem drużynowym graczem. Ale to bardzo ładne, bo film też jest drużynową. Absolutnie, też tak uważam. Z czasami jednym albo dwoma wybitnymi liderami, którzy muszą poprowadzić. No ktoś ma już łaskę kapitana. Kapitana, a ktoś libero jest. No. Tak, ale gra 11, więc jeżeli chodzi o piłkę na przykład nożną. Otóż to, gracz zespołowy, ale w funkcji kapitana Tomasz Szuchart. Tomku, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Powiedziałeś na samym początku, że nie lubisz sesji, nie lubisz przebieranek. Ja Ci tutaj podaruję, a w zasadzie nie dla Ciebie, tylko dla Twojej żony, prezent od naszego partnera. Ona sobie pójdzie do sklepu i coś pięknego wybierze. Możesz jej towarzyszyć. I ona się przebierze. Ona się przebierze. Jak się przebierze? No, pozdrawiamy Cię. Dziękuję pięknie. Kamila serdecznie. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Jeszcze ogłoszenia parafialne, czyli Jesienią Skazana 3 w przyszłym roku, Odwilż 2. Tomek przygotowuje się do nowych wspaniałych projektów, a Doppelganger od 27 września w kinach. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję pięknie.